Przyjęło się myśleć, że i traktować fotografię jako dokument. I do pewnego stopnia każda fotografia rzeczywiście stanowi dokument. Przede wszystkim dokument światła. Dokument światła. Można by tę moją twórczość podzielić na trzy okresy. Pierwszy okres to obejmuje lata 80. No, czyli taki dosyć przykry dla społeczeństwa moment, to stan wojenny był wtedy i tuż przed stanem wojennym i troszeczkę po stanie wojennym. I ja wtedy właśnie działałem w tak zwanym podziemiu, jeśli tak można powiedzieć, albo w drugim obiegu. Bo w tamtym czasie w Polsce panowały dosyć specyficzne warunki. Istniały jakby dwa obiegi artystyczne. Jeden to był oficjalny obieg, taki, no, jak to powiedzieć, oficjalny, pod patronatem władzy. No i tam ja oczywiście bym nie miał szans się dostać, a istniał jednocześnie drugi obieg z zupełnie innymi artystami, z zupełnie inną skalą wartości i też, ale bardzo żywo działający, który miał swoje własne wydawnictwa, jakieś, niektóre to nawet były wydawnictwa periodycznie się ukazujące, niektóre były takie pojedyncze jakieś. Też mieliśmy swoje galerie i tak dalej. No i ja działałem w tym drugim obiegu. No i to jest taki okres, który, jak mi się wydaje, w którym, jak mi się wydaje, ale to chyba nie jest tylko moja jakaś opinia, w którym ja zrobiłem coś, co dopiero zaczęto robić w Polsce jakieś 10 lat później, czyli inni artyści w latach 90. zaczęli to robić, co ja robiłem w latach 80. No i to, mówiąc bardzo z grubsza, można by nazwać sztuką ciała.
lata 90. i ja zacząłem robić coś innego. I to coś, to jest związane z obiektem, albo jakimiś formami, na początku takimi formami jeszcze rzeźbiarskimi, a później to już zupełnie po prostu z obiektem. Wydaje mi się, że, ten okres właśnie lat 90. to jest właściwie taki szczyt mojej twórczości. Chociaż obecna wersja, obecna narracja historii sztuki w Polsce raczej mnie sytuuje w tych latach 80. właśnie. Ale mi się wydaje, że, lata 90. były najbardziej dla mnie płodne. Ale ten ostatni okres, czyli ten taki, no powiedzmy jak dziś, to tutaj się skupiłem w ogóle zdecydowanie na medium fotografii. To znaczy na tym, jak można manipulować przy pomocy obrazów, jak można edukować, jak można perswadować przy pomocy fotografii. No i tak w dużym skrócie rzecz biorąc, to tak bym to zostawił na razie. W Londynie rozpoczyna się proces sądowy, który z miejsca okrzyknięto mianem ekonomicznej Norymbergi. Jak dotąd kilkakrotnie próbowano postawić przed sądem polityków i bankierów odpowiedzialnych za światowy kryzys. Po raz pierwszy się to udało i to od razu na ogromną skalę. Dokładnie o 9 rano w obecności tłumu dziennikarzy, zaproszonych gości i w asyście specjalnej jednostki policyjnej ONZ. Dokument często jest falsyfikowany i jest nieprawdziwy jakby. No bo na przykład co było obok kadru, który wybrał sobie fotograf, ale co było za plecami fotografa i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym tytule jest trochę zawarte są te różne wątpliwości dotyczące fotografii i jej charakteru dokumentalnego, czy ona może być dokumentem, czy nim nie jest. A to słowo antykoncepcja, to raczej rozumiem jako coś, jako zapobieganie, tak? Antykoncepcja, zapobieganie dokumentalności fotografii. No i chyba tak bym w najprostszy sposób wytłumaczył ten tytuł.